Cześć, witajcie. Dzisiaj odwiedziliśmy Porębę Żegoty, czyli miejscowość, w której znajdują się ruiny zabytkowego pałacu, ale nie tylko. Zapraszam serdecznie na krótki materiał. Poręba Żegoty leży na zachód od Krakowa, około 40 minut jazdy samochodem i można tutaj zobaczyć przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza, jest to zabytkowy pałac rodziny Szembeków. On pierwotnie został zbudowany w XVI wieku, natomiast później przeszedł pod nadzór, pod własność rodziny Szembeków, no i ostatecznie został przebudowany w XIX i w XX wieku. Natomiast, no, jak zwykle bywa w przypadku takich zabytków, został zniszczony w czasie II wojny światowej. Pierwotnie nadzorcy z Auschwitz, niemieccy, nazistowscy, wykorzystywali go jako swoją, no, taką drobną siedzibę na wypoczynek. Natomiast w 1945 roku Armia Czerwona, Armia Sowiecka zajęła pałac, no i niestety doprowadziła do pożaru, zniszczyła go częściowo, no a później w latach komunistycznych popadł w całkowitą ruinę, no i dzisiaj niestety widzimy tego skutki. W 2002 roku został odkupiony przez prywatnego właściciela od gminy Alwernia, no i niestety właściciel, mimo pierwotnych planów odbudowy, tak naprawdę nie zrobił nic poza odnowieniem zabytkowego mauzoleum rodziny Szembeków, które do dzisiaj możemy obserwować w takim parku, w zasadzie już lesie przy pałacu. Znajduje się tam specjalna aleja, zarówno jeśli chodzi o wielkie dęby, jak i inne drzewa. Naprawdę piękne miejsce i mimo, że znajdują się tam tabliczki o terenie prywatnym, zakazie wstępu, to są ścieżki, którymi można spacerować. Natomiast druga rzecz, warto również się wybrać na skały, które znajdują się w okolicy. Tak naprawdę kilkaset metrów od dworu znajduje się taka droga, na której można stanąć, pójść sobie pod skały, ale dalej w stronę pól uprawnych, w stronę niewielkich zabudowań. I tutaj naprawdę jest fantastyczny widok. Możemy spotkać zabytkowe drewniane chałupy, które, no, są pozostałością po dawnej wiosce, ale nie tylko. Widzimy tutaj piękne okazy przyrody, pełno motyli, dużo ptaków, dużo okazów różnego rodzaju roślin. Więc jeżeli chcecie zobaczyć takie miejsce idylle, które będzie przywodziło na myśl te najpiękniejsze obrazki znane na przykład z epopei narodowej Pan Tadeusz, to sądzę, że warto wybrać się do Poręby Żegoty. Jest tutaj znajdzie każdy coś dla siebie, zarówno kwestie zabytków, jak i fantastycznej przyrody. I jeżeli mamy wolną chwilę, z pewnością warto się tutaj wybrać.